Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę siadać. Spośród środków filmowej narracji, które w ponad stuletniej historii kina najpierw zostały wymyślone, a później stopniowo modyfikowane i udoskonalane, znajdują się m.in. rodzaje kątów widzenia kamery. Te kąty widzenia kamery podzielone są na trzy zasadnicze grupy, czyli punkt widzenia obiektywny, subiektywny i ten trzeci, który jest odmianą punktu widzenia subiektywnego, czyli przedstawiający punkt widzenia bohatera, czyli tak zwany z angielska point of view. Obiektywny punkt widzenia kamery to oczywiście ten najbardziej rozpowszechniony, polegający na tym, że kamera filmuje obiektywnie, stojąc niejako z boku, a publiczność podgląda akcję oczyma niewidocznego świadka wydarzeń. W zasadzie patrzy takim boskim okiem kogoś, kto jest umieszczony poza akcją, poza wydarzeniami. O wiele ciekawszy i z punktu widzenia nawet techniki warsztatu filmowego trudniejszy wydaje się subiektywny punkt widzenia kamery. Kamera filmuje subiektywnie, kiedy filmuje z punktu widzenia którejś z osób biorących udział w scenie, a zabieg ten sprawia, że publiczność ma wrażenie bycia częścią przedstawionego w filmie świata, częścią wydarzeń i niejako uczestniczy w akcji filmu. Kiedy któraś z postaci wtedy spojrzy w obiektyw, nawiązuje z widzem kontakt wzrokowy, taki jaki nawiązują postacie filmowe między sobą. Kamera znajduje się jakby w oku widza, który jest współuczestnikiem akcji, jednym z bohaterów filmu. Oczywiście wtedy można poddać tę kamerę rozmaitym technicznym zabiegom, można umieścić ją, nie wiem, na jakimś poruszającym się środku transportu, w samochodzie, w pociągu. Jeśli zrobi się to dobrze i umiejętnie, widz może poczuć złudzenie wręcz wiatru we włosach czy poczuciu pędu. Kamerę można też zrzucić z wysokości, umieścić w piłce kopniętej i poddać wielu innym podobnym operacjom. Natomiast szczególny sposób tej kamery subiektywnej, szczególny aspekt tej kamery subiektywnej to oczywiście point of view, czyli wtedy umieszczona jest kamera w taki sposób i narracja prowadzona jest w taki sposób, że widz ogląda akcję filmu z punktu widzenia głównego bohatera. Oczywiście jest to, ten środek jest bardzo mocno związany z ambicjami filmu, aby film nie był tylko czysto mimezis, nie tylko mimetycznie przedstawiał rzeczywistość, ale również próbował przedstawić nieprzedstawialne, pokazać niepokazywalne, czyli na przykład to, co dzieje się w głowie bohatera, jego myśli, jego emocji, jego strachu, euforii, nadziei, czy jak opowiem za chwilę, również wielu innych bardziej złożonych stanów ducha czy ciała bohatera.
Ta próba przełożenia środków narracji literackiej na język filmu jest oczywiście próbą przełożenia na język filmu takich środków, wydawałoby się, stricte literackich i przynależnych literaturze, jak monolog wewnętrzny bohatera, strumień świadomości, czy nawet takich sytuacji, kiedy bohater jest pijany, nieprzytomny, czy dzieją się z nim, czy wpada w jakiekolwiek inne skrajne stany świadomości. Właściwie problem kamery subiektywnej interesował reżyserów od początku i co znamienne, jedynym w historii filmem, który w całości został nakręcony kamerą subiektywną, jest Lady in the Lake Roberta Montgomery'ego z 1947 roku. Film jest ekranizacją powieści Raymonda Chandlera, która na polski została przetłumaczona jako Pani Jeziora. I jak to w powieściach Raymonda Chandlera, narratorem jest Philip Marlowe. I wszystkie te narracje, te książki są opisane jako jego monologi wewnętrzne. Montgomery postawił sobie nadal ambitne zadanie nakręcenia całości materiału kamerą subiektywną, rejestrującą monolog bohatera, i wszystkie wydarzenia w filmie widzimy tylko i wyłącznie w trybie kamery subiektywnej. Są jedynie dwa wyjątki. Widzimy bohatera na początku filmu, abyśmy uzmysłowili sobie, jak wygląda, i na koniec filmu, kiedy widzimy jego odbicie w lustrze. Niestety film okazał się ambitną porażką, można powiedzieć nader ambitną porażką, która zresztą nauczyła późniejszych reżyserów, że był to projekt nazbyt śmiały, nazbyt brawurowy, iżby cały film nakręcić tym trybem, i już później nikt do tego, owszem, kuszącego, ale jednak miasta prowokującego zbyt wiele problemów technicznych sposobu wrócić. Zbliżony w czasie jest film Roczne przejście Delmera Davesa, notabene tego, który później nakręcił znakomity western 1510 do Yumy, i jedynie fragmenty Mrocznego przejścia, również filmu detektywistycznego, również filmu w poetyce kina noir, jedynie fragmenty Mrocznego przejścia są kręcone kamerą subiektywną. I tutaj już efekty są artystycznie znakomite, a cały film broni się świetnie. I to dało jakby nauczkę, dało asumpt późniejszym reżyserom, iżby technikę kamery subiektywnej stosować tylko czasami. Iżby filmować tym trybem, punktu widzenia bohatera, tylko niektóre ze scen filmów. Potem oczywiście takich filmów było całkiem sporo. Te ujęcia z kamery subiektywnej były coraz bardziej pomysłowe. Jednym z takich filmów, gdzie ta technika zyskała jakby kolejne brawurowe aspekty, jest Zawrót głowy Hitchcocka. W Vertigo są ujęcia, które po pierwsze pokazują oczywiście tytułowy zawrót głowy bohatera, w tym słynna sekwencja na wieży, ale jest również kilka innych bardzo ciekawych ujęć, w których kamera subiektywna pozwala nam śledzić sposób postrzegania przez bohatera rzeczywistości, a nawet sposób jego dedukcji, tego, w jaki sposób odkrywa stopniowo prawdę. Są to najczęściej środki o wiele subtelniejsze niż te podczas scen na wieży, ale Hitchcock posługuje się nimi z prawdziwym mistrzostwem. Jeśli chodzi o kino polskie, to takim przedstawicielem naszego kina, które często w sposób pomysłowy i bardzo zróżnicowany sięgał po ten środek, jakim jest kamera subiektywna. Takim reżyserem jest Jerzy Kawalerowicz. Po raz pierwszy użył kamery subiektywnej w filmie Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny z roku 1957, a później bodaj jeszcze ciekawsze efekty osiągnął bodajże w filmie Faraon, kiedy kilka ujęć, szczególnie we wnętrzach stylizowanych na starożytny Egipt, osiągamy dzięki temu atmosferę tajemniczości, niepewności, grozy. A bodaj jeszcze ciekawsze efekty osiągnął w filmie Matka Joanna od Aniołów
szczególnie w scenie rozmowy księdza z rabim, kiedy przyjmujemy punkt widzenia księdza, kiedy wchodzi on do pomieszczenia, gdzie oczekuje go rabi. Później zostaje nawiązany dialog i kamera subiektywna, jak to w scenach dialogowych, zajmuje miejsce raz jednej osoby, raz drugiej. I z tego, z tej sceny powoli widz, dzięki tej scenie uświadamia sobie, że ksiądz i rabi są de facto tą samą osobą, tym samym człowiekiem granym przez Mieczysława Wojta. Oczywiście oprócz monologu wewnętrznego, który wydawał się najbardziej predestynowany do tego, aby nakręcać go w trybie kamery subiektywnej, reżyserzy dość szybko zaczęli podnosić sobie poprzeczkę i próbować w ten sposób uchwycić znacznie bardziej subtelne stany ducha i ciała swoich bohaterów. Cytowany w analizie dzieła filmowego André Bazin bardzo często mówił, że on nie chciałby wypowiadać się o filmie takim językiem czysto technicznym, nie używać słów, nie wiem, transfokacja, najazd kamery, traveling, wolałby mówić o duszy, wolałby mówić o metafizyce. Jest to oczywiście typowa francuska przesada, ale coś jest na rzeczy. Można podać tutaj kilka takich sztandarowych dzieł filmowych, których udało się dzięki efektowi kamery subiektywnej uchwycić coś więcej, uchwycić jakąś głębię przeżyć bohatera. Dobrym przykładem jest na przykład film Samotność dystansowca Tonego Richardsona, gdzie udaje się uchwycić momenty euforii, momenty upojenia światem, kiedy pensjonariusz zakładu poprawczego, który jest przy okazji długodystansowcem, biegnie. Biegnie, patrzy na niebo, patrzy na drzewa i widzimy wtedy ten krajobraz właśnie w trybie kamery subiektywnej, a jednocześnie jest to kamera, która jest w nieustannym ruchu, który raz oddaje to, że bohater biegnie, przemieszcza się, a dwa, jego stan euforycznego upojenia wolnością. Tą wolnością uzyskaną właśnie dzięki temu, że biegnie, dzięki temu, że w ten sposób całkiem legalnie może opuścić surowe mury zakładu poprawczego. Innym przykładem, jakby z przeciwnej strony barykady, czyli emocji skrajnie negatywnych, złych, jest znakomicie sfilmowana sekwencja stanów delirycznych. Skrajnych stanów delirycznych, którym ulega jeden z bohaterów słynnego czarnego kryminału francuskiego W kręgu zła, Melville'a. Tam te wizje deliryczne, gdzie jest pełno już nawet nie tyle błahych, białych myszek, ale różnych przedziwnych stworów, które zamieszkują niby to pokój alkoholika, tak naprawdę jego wyobraźnię, jego schorowaną duszę. I gra tego właśnie alkoholika Yves Montand. Jesteśmy świadkami właśnie, wchodzimy w jego głowę, wchodzimy w jego serce, wchodzimy w jego duszę przez tą wizję deliryczną. I tym bardziej jest to bardzo ciekawe, że później już opuszczamy tryb subiektywny, wracamy do trybu obiektywnego. To ten właśnie deliryk, ten człowiek, który tonie w jakiejś mrocznej wizji, za chwilę musi się wykazać swoimi kompetencjami strzelca wyborowego i jednym perfekcyjnym strzałem doprowadzić do tego, aby udało się kradzież, udało się włamanie. Zestawienie tych dwóch sekwencji, czyli kręconej kamerą subiektywną sekwencji delirium i kręconej już w trybie też subiektywnym, ale zupełnie innym, sekwencji brawurowej kradzieży, brawurowego napadu, włamania. Ten kontrast sprawia, że tym bardziej doceniamy właśnie scenę kręconą w czystym trybie point of view. Cały czas mówimy o filmach z przeszłości, które były, stały się przykładem dla innych reżyserów. A jak to wygląda we współczesnym filmie? No więc tak, Wiktorze, myślę, że współczesne kino należałoby podzielić pod tym względem na filmy te bardziej ambitne, nawet
pozostające w obrębie, powiedzmy, kina hollywoodzkiego, tylko bardziej popularnego. I tutaj świetnym przykładem jest film Bycie John Malkovich, kiedy niejako wchodzimy do głowy głównego bohatera, ale cały film jest traktowany jako przedsięwzięcie ambitne pod takim względem literackim. W zasadzie jest to film, który próbuje być literaturą i to literaturą pod względem formalnym całkiem wysokich lotów. A inne kino, to lżejsze, powiedzmy kino rozrywkowe, też znakomicie przyswoiło sobie wynalazek kamery subiektywnej i, co ciekawe, dzięki konwencji, powiedzmy, kina science fiction, jeszcze na zupełnie inny sposób potrafiło ten sposób filmowania zaadoptować i udoskonalić. Tu oczywiście koronnym przykładem jest film Terminator, szczególnie dwójka, gdzie po prostu nie dość, że widzimy sekwencję wydarzeń oczyma Terminatora, to jeszcze realizatorzy filmu nie zapomnieli, że jest to widok nie tyle z ludzkiego mózgu, ile z wnętrza małego komputera, więc mamy wszystkie wydarzenia widziane oczyma Terminatora i jeszcze na tym pojawiają nam się rozmaite wydruki parametrów. Także nie dość, że widzimy rzeczywistość jego oczyma, to też analizujemy i myślimy na sposób cyfrowy. Stajemy się komputerem. Mam jeszcze takie właśnie pytanie. Czy to oznacza, że kamera subiektywna jest teraz takim narzędziem, że patrzymy oczyma robota tak de facto, a nie człowieka? Właśnie. Więc przekraczamy kolejny próg. Potrafimy spojrzeć na wydarzenia, po pierwsze, nie tylko z boku jako widz, po drugie, nie tylko jako bohater i po trzecie wreszcie, nie tylko jako bohater człowiek. Potrafimy niejako przejść na pozycje posthumanistyczne, a więc spojrzeć na wszystko już jako postmoderniści, tacy naprawdę całą gębą. W przypadku jest to oczywiście gęba Terminatora. Innym filmem, który bardzo ciekawie rozgrywa ten tryb, też kamery subiektywnej, też filmem takim, powiedzmy, który bylibyśmy w stanie zaliczyć do kina rozrywkowego, jest świetny obraz Oni żyją, Johna Carpentera, gdzie głównym elementem budującym filmową narrację są magiczne okulary, które znajduje bohater i które pozwalają mu zobaczyć prawdziwą tkankę rzeczywistości. Tak jakby zajrzeć za tą fasadę pozorów i zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość prawdziwa. I tutaj również reżyser Carpenter znakomicie wykorzystał ten tryb kamery subiektywnej, zamieniając go na przemian, stosując kamerę subiektywną i obiektywną. To znaczy, kiedy bohater nie zakłada okularów, widzimy taką rzeczywistość, tą zakłamaną, fasadową, udawaną, którą widzimy wszyscy i patrzymy wtedy jako widz z boku. A kiedy bohater okulary zakłada, my zakładamy niejako z nim razem te okulary i widzimy wtedy wszystko w trybie kamery subiektywnej. Jest to po pierwsze bardzo dowcipne, błyskotliwie montażowo rozegrane przez Carpentera, a po trzecie może stanowić pewną, nieco może kontrowersyjną, ale metodę snucia przypowiastki filozoficznej. To mam jeszcze takie pytanie, czy w takim razie gdzie najbardziej kamera subiektywna, w jakich gatunkach filmowych jest wykorzystywana i jest wręcz bardziej realistyczna? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że kamera subiektywna najczęściej bywa używana w sposób niezwykle dyskretny. Najczęściej jako widz nie zdajemy sobie sprawy, że właśnie w tym trybie filmowania się znajdujemy. Zresztą wedle starogreckiej maksymy ars est celare artem, sztuką jest ukryć sztukę, wtedy reżyser posługuje się kamerą czy innymi błyskotliwymi środkami filmowymi, kiedy widz sobie z tego nie zdaje sprawy. I tak się dzieje na przykład podczas kręcenia większości dialogów filmowych. Wtedy kamera subiektywna, raz patrzymy oczyma jednej z osób dialogu, raz drugiej, ona się zmienia, natomiast jeśli jest
procesie montażu zrobione to odpowiednio dobrze, czyli jeśli popisze się nie tylko reżyser, ale także montażysta, widz w ogóle nie zauważa, że niepostrzeżenie został wplątany w tą intrygę. Czyli de facto patrzy raz oczyma jednego bohatera, raz oczyma drugiego bohatera. Dawniej bardzo często było też stosowane tak zwane ujęcie over the shoulder, czyli patrzyliśmy niekoniecznie z wnętrza głowy bohatera, ale niejako znad jego ramienia, co jednak w efekcie dawało efekt naprzemiennej kamery subiektywnej. I tu, powiedziałbym, jesteśmy najbliżej realistyczności, najbliżej realności, ponieważ wtedy nie odczuwamy w ogóle, że mamy do czynienia z jakimś chwytem, techniką filmową, że mamy do czynienia z całym tym bagażem, znowu wiedzy filmowej, którą Bazin chciał odrzucić. Jesteśmy po prostu w ogniu wydarzeń, w ogniu sytuacji i wtedy jesteśmy najbliżej świata prawdziwego. Właśnie za pomocą kamery subiektywnej.